Witajcie we wtorek. Ja właśnie otwieram jeszcze okna, bo dzisiaj ma być u nas 19 stopni, choć nie wygląda na to, że ma być 19. Ale otwieram okna. Zaprowadziłam Mili, idę robić śniadanie do pracy, bo mamy godzinę w pół do dziewiątej zaraz. I zaraz jedziemy, więc idę robić śniadanie. I myślę, że zobaczę się z wami. O, a to są rzeczy, które mój mąż przywiózł z Niemiec. W jaki dzień? Gdzie jest 25? W niedzielę! A jest wtorek, a ja jeszcze tego nie pochowałam. Tada, moje ulubione orzeszki. A to nie, to Kuba ze szkoły przyniósł. O, dżem, który moja teściowa mi kupuje. Niemczech. Jestem ciekawa, jaki on ma składzik, ale 50 na 100 chyba, się nie mylę. Tutaj orzeszki, pistacje dla Mili, te pikantne. No wiecie, no to jest wszystko u nas też, no ale zawsze tam się kupuje to trochę. O, nie dało się czekolada, chora. Trochę tanie. Ostatnio przywiózł białe czekolady, były dobre. Tu czekolada i tu bratelingi. Dobra, pakuje się. Co jest? A, dla Milagros rodzynki. Dobra. Pakuję się, robię śniadanie i co? No i w drogę. Dobra, śniadanie zrobione. Piję jeszcze kawę. Boże, jaka mucha. Piję jeszcze kawę. No i dalej czekam. Bo męża nie ma. Co ty z tym zrobiłeś znowu? O, mucha. Właśnie o tej muszce mówiłam, Tofi. A, widzę, że się mało interesuje. A, pokażę wam. Mój mąż przywiózł płyn do płukania. Sofnan? Tak. Sofnan. Ale tej takiej, widać to? Ale tej takiej małej butelce. Powiem, że pachnie cała szafka. On jest taki mały i wiecie, ja zawsze leję płynu, aż zniknie ta kreska w szufladzie. Ale tu mówię, naleję tylko korek. Bo, Jezus Maria, naleję tylko korek. A, jeszcze przywiózł proszek do białego Lenor. No i tam płyny, to wam mówiłam, do prania. Ale mówię, a naleję tylko korek, bo prałam ręczniki. Prałam ręczniki, nie mogę jeszcze. Prałam ręczniki i potem prałam bluzy od chłopaków. I zapach jest tak mocny, że to jest taki zapach. To nie jest taki kokos, tylko to jest taki kokos. O Jezu, jak mnie to sobie. Kokos z czymś, ale tak pięknie pachnie i tak mocno pachnie. I serio wystarczy. Dzieci idą jakieś? Wystarczy tylko jedna nakrętka. Idą jakieś dzieci. Tak, zobacz. A gdzie one idą takie poprzebierane? Rany, jakie one są poprzebierane. Gdzie oni idą, ty finiuniu? Gdzie oni idą? Co? Myślałem, że to idzie Kuba albo Mili. Jak chodzili tędy na rekolekcje, to on po prostu... Znaczy Mili nie, ale Kuba jak szedł ze szkołą... Boże, jaka mucha! Nie, 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 no co ty oszalałeś? Trzeba ją wygonić. Czekaj, otworzymy okno i ją wyrzucimy. To on stał i czekał, aż oni pójdą. Dobra, bo muszę tą muchę wyrzucić. Na warsztat. Kupuję, nie wiem, jakieś tam ciastka czy pączki i już od pewnego czasu jestem twarda w swoich postanowieniach. Właśnie tak twarda. I mówię, nie kupię sobie pączka. No i dzisiaj mój mąż dzwoni, wracał z siłowni i jechał po mnie i mówi, wiesz co, kup pączki. Ja mówię, no dobra, to kupię wam pączki. No i poszłam i oczywiście w piekarni mówię, że proszę dwa pączki. Twardo całą drogę, nie kupię sobie pączka, nie kupię sobie pączka, nie kupię sobie pączka. No i twardo jestem w piekarni i mówię, że dwa pączki z adwokatem. Pani oczywiście mówi, że z adwokatem nie ma, jest tylko z Nutellą, z lukrem i z pudrem. No więc dzwonię do chłopaków, bo to przecież jest problem. Najważniejszy problem dnia, jakiego pączka im kupić.
No i do, no to z Nutellą. No to dobra, no to z Nutellą. No i o to ile? Dwa? Tak, dwa. No i pani zapakowała dwa i mówi: kurczę, wie pani co? A są takie świeżutkie, cieplutkie, dopiero przywieźli. I szlak trafił wszystko. Nie, nie będę jadła pączka, nie będę jadła. Nie, ja po prostu nie mam silnej woli, szlak by to trafił. Nie mam, po prostu nie mam. Nie mam i jakby dali mi 10 takich pączków, to podejrzewam, że zeżarłabym ich 10. A dupa rośnie i. Samo zło. Do domu jest 5:00. Odebrałam już Mili, Kuba poszedł z psem. I ostatnio w święta, jak byliśmy, to jedliśmy u mojej siostry żur. Naprawdę był pyszny. Ja właśnie zabieram się za gotowanie tutaj tego żuru, tylko tu jeszcze będę mieć co? Będę gotować na chińszczyznę ryż, którą mam 5 sztuk. To. Teraz zrobię porządek ze słodyczami. Muszę zrobić porządek w szafce. Taką miałam ochotę na wątróbkę. Powiem Wam, że no po prostu musiałam kupić sobie wątróbkę. Zaraz do chińszczyzny będzie kurczak. Tutaj mieszanka ta chińska z Biedronki. A, no i wracając do tego żuru. Jedliśmy u mojej siostry żur. Po prostu był pyszny. Moja siostra mówi, że kupiła w Biedronce. Wiecie, ja zawsze kupuję taki albo robiony jakiś, ktoś gdzieś robi. Znaczy nie ktoś, sprawdzone takie źródła. Albo po prostu kupuję w takim plastikowym kubeczku jak śmietana. I też jest dobry. Tylko ostatnio mój mąż mówi, że się zepsuł. No i właśnie jedliśmy u mojej siostry i ten naprawdę jest pyszny. Więc zobaczymy jak tu będzie. Kiełbaska, boczek. Tam się skóry z boczku w garku robią, bo poobcinałam, żeby było i kości wędzone. Więc dobra. Więc zobaczymy, czy będzie taki dobry jak u niej. Żurek zrobiony. Piękny jest. Oj, coś mi tu nie łapie. Żurek zrobiony. I chińszczyzna zrobiona, tylko się ją posypie pietruszką. Raz jeszcze tylko umyć piecyk po gotowaniu. No i to by było na tyle dzisiaj. Chyba tak. Jestem bardzo ciekawa, znaczy jestem bardzo ciekawa. Ja jadłam już ten żurek u mojej siostry. Zobaczymy, czy zrobię tak samo dobry jak ona. I że ja nigdy w Biedronce nie kupiłam żurku, to aż jest niemożliwe. Aż jest niemożliwe. No. Więc to by było na tyle. Na razie. Nie wiem, czy będziemy się widzieć po tym, czy nie. Jest za 27. Więc może potem skończę tego vloga. I do następnego. Właśnie dostałam SMS-a, że jutro mam paznokcie. Powiem Wam, super to jest, że wysyłałam te SMS-y dzień wcześniej. Ja dostałam tego SMS-a rano, że jutro na 8 rano mam paznokcie, więc wreszcie zmienimy to, co mamy. Chciałam jakiś taki, też taki neutralny kolor, żeby tylko odrosu nie było tak widać. Więc jutro będziemy musieli wstać dużo wcześniej, bo muszę umyć głowę, muszę Mili przygotować i tak dalej. I na 8 muszę być na paznokciach. Więc zobaczymy, co jutro wymyślimy na tych paznokciach. Ale tak jak mówię, chcę coś takiego, żeby było takie naturalne, coś może w różu takim lekkim, takim pudrowym albo jakimś takim. Zobaczymy, a teraz będziemy oglądać na wspólnej. Boże, ja na wspólnej oglądam, wiecie co? Ja pamiętam, jak Kuba się urodził, chyba, to leciało już na, to już leciało na wspólnej, chyba tak. To tyle lat oglądam na wspólnej. Właśnie nie wiem, czy miałam przerwę, czy nie. Chyba nie, ale tak.
oglądam na wspólnej i oglądam Pierwszą Miłość. Chociaż Pierwsza Miłość to jest taka mniej jakoś mnie tak interesuje, ale na wspólnej bardzo, bardzo lubię oglądać. Bardzo. Dobra, więc kończę już na dzisiaj tego vloga. Zaraz mamy 8, więc za chwilę będzie na wspólnej. I idę myć Mili, może jeszcze zdążę umyć Mili. Kuba poszedł z psem. I co? I widzimy się jutro. Ja cały czas walczę z moimi rękami, cały czas je smaruję. Dalej nie mogę założyć pierścionków, bo ciężko mi jest smarować z pierścionkami. Z obrączką. Ale myślę, że jak doprowadzę je do porządku, to już potem będzie tylko lepiej, bo naprawdę jest ciężko. Dobra, widzimy się jutro. Może zgram dzisiaj tego vloga i jutro zobaczymy, czy nagram coś na paznokciach, bo jak wiecie, ja jeszcze, patrzcie, włączyłam głos i sama przeszkrzykuję telewizor. Jakoś ja jednak się krępuję nagrywać tam, gdzie są ludzie, albo wiesz, jak ktoś na ciebie patrzy. Patrzy na ciebie, jakbyś była nienormalna. Dobra. Idę oglądać na wspólnej i widzimy się jutro. Pa, pa.